Witajcie siostry i bracia w kolejnym codzienniku biblijnym z Wrocławia, z Parku Szczytnickiego, 18 maja. Bóg działa poprzez nas? Zgodzicie się z tym stwierdzeniem? Raczej rzadko je wypowiadamy i bardzo mało o nim myślimy. Częściej zadajemy pytanie zabarwione rozczarowaniem i pretensją, a gdzie był wtedy Bóg? Zrzucając na Niego całą naszą odpowiedzialność. To nie ja zrobiłam coś złego. To nie ja nie reagowałam na zło, które działo się wokół mnie, mówiąc, że nie chcę angażować się w nie swoje sprawy. To Bóg nie zadziałał. Dzisiejsze słowa z książeczką z Biblią na co dzień mają nam uświadomić, że Bóg działa. Że jest z nami nawet wtedy, kiedy wznosimy ręce do góry i z pretensją wypowiadamy słowa: a gdzie wtedy byłeś, Boże? Bóg działa poprzez nas. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 7 wersecie przeczytamy słowa: rzekł Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Bóg widzi cierpienie swojego ludu w Egipcie. I nie pozostaje na to cierpienie obojętny. Jego słowa ukazują głęboką troskę i empatię. Pan nie tylko napatrzył się na niedolę swojego ludu, ale również słyszał krzyki ich cierpienia. Nie jest obojętny na ból i krzywdę. Jego miłość i współczucie są realne i dotykalne. Przychodzi, by wyzwolić, uzdrowić i dać nadzieję. Jak? W przypadku tej historii Bóg zadziałał poprzez Mojżesza, którego powołał i wysłał do Egiptu, by uwolnił Izraelitów z niewoli. To zwrócenie uwagi na ból i potrzeby innych powinno być dla nas wzorem do naśladowania. Współczesne problemy społeczne, wykluczenie, niechęć, ubóstwo również wołają o naszą uwagę i działanie. Powinniśmy wzorem Boga dostrzegać cierpienie wokół nas i nie odwracać się od tego, lecz starać się znaleźć sposoby pomocy. Drugi fragment z listu Jakuba z 2 rozdziału podkreśla, jak ważne jest nie tylko współczucie, ale również konkretne działanie. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Te słowa z listu Jakuba są ostrym przypomnieniem, że dobre intencje i puste słowa nie wystarczą. Prawdziwe współczucie wymaga czynów. Jakub wyraźnie wskazuje, że nie można ograniczyć się do modlitwy życzeniowej. Choć jest ona ważna i pomocna, to trzeba ją wesprzeć działaniem. Jeśli widzimy ludzi w potrzebie, powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby im pomóc. Problemy takie jak bieda, brak płynnej i działającej opieki zdrowotnej, nierówności społeczne są złożone i wymagają systemowych rozwiązań. Możemy jednak zacząć od małych kroków, działać i pomagać tym, którzy są wokół nas, starszym, schorowanym i osamotnionym, tym, którzy zmagają się z niepełnosprawnością swoich bliskich. Jak? Chociażby poprzez zaangażowanie się w diakonię, która działa w naszych parafiach, wspieranie lokalnych organizacji charytatywnych, angażowanie się w wolontariat. Zainteresujmy się starszą sąsiadką czy sąsiadem. Porozmawiajmy z nimi, by nie czuli się zapomniani i samotni. Zamiast pytać się, gdzie był Bóg, zdajmy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy tymi, poprzez których Bóg działa w tym świecie. Jesteśmy tymi, którzy nie tylko modlitwą czy ewangelizacją niosą Jego dobrą nowinę, ale też poprzez działanie.
niech te biblijne fragmenty będą dla nas inspiracją do nieustannego poszukiwania sposobów, aby pomagać tym, którzy tego potrzebują. Bądźmy wrażliwi na krzywdę innych i gotowi do działania. Tak jak Bóg, który napatrzył się na niedolę swojego ludu i usłyszał ich krzyk. Dlatego, siostry i bracia, w kontekście tych dwóch wersetów chcę was zachęcić do tego, abyście wsparli apel naszej diakonii polskiej o pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Brazylii. Ten kraj, choć piękny, znany jest głównie z faweli, czyli dzielnic ogromnej biedy i nędzy. Te dzielnice niestety z roku na rok się powiększają. Często ogrodzone są płotem kolczastym, tak by nie można było dostać się do bogatych i luksusowych dzielnic wielu miast. W tych powodziach wielu ludzi straciło nie tylko skromny dobytek swojego życia, ale przede wszystkim swoich bliskich. Okażmy im nasze wsparcie i naszą chrześcijańską miłość. Pozostańcie z Bogiem.